seks matek. Czy ja właśnie teraz będę mówiła nie dość, że o seksie, więc temat w ogóle oczywiście kontrowersyjny, a w dodatku o seksie matek, czy jest większa kontrowersja? Dzień dobry w nowym odcinku. Nie wiem, słuchajcie jak wy, ale dla mnie rozmowy o seksie są łatwe tylko z bliskimi mi ludźmi, w sensie wiecie, z koleżankami. A tak, żeby rozmawiać w internecie na ten temat, to tak nieszczególnie, ale to jest temat ważny, właśnie dlatego, że się o nim nie rozmawia. I jak urodziłam dziecko, nie, w sumie to jeszcze jak byłam w ciąży, to rozmawiałam gdzieś tak między zdaniami, nie? Z innymi rodzicami właśnie o potrzebach, o jakichś różnych trudnościach, które musiałyśmy pokonywać po ciąży, bo niby człowiek już czeka, aż się wróci do tej bliskości, ale później jakoś wychodzi, że znajduje się albo jakiś opór w ciele, opór w głowie, albo milion małych wymówek, że a to trzeba planować, a to jest się zmęczonym, a to dziecko nie śpi, albo dziecko okupuje sypialnię, albo jakoś głowa jest okupowana myśleniami o obowiązkach, albo jakichś tam zmartwieniach rodzicielskich. I to nie jest wcale takie proste też, bo dookoła seksu rodziców narosło wiele przekonań. Takich jak na przykład takie, że rodzice po prostu seksu już nie uprawiają, bo mają właśnie ten kalendarz zatkany, a seks to jest przecież jakaś bzdura, wiecie, jakiś po prostu coś banalnego, no nie ma sensu o tym gadać, więc to tam kiedyś wróci naturalnie. A później mijają tygodnie albo całe miesiące, a my jakoś nie wracamy do tej bliskości i robi się z tego albo, wiecie, słoń w pokoju, albo coś, co po prostu rodzi napięcie, jakieś poczucie winy, albo nawet czasami kłótnie. I dlatego do tego odcinka zaprosiłam osobę, której działalność pomogła mi osobiście, bo uczciwie się przyznam, że sama się zmagałam z trudnościami w powrocie do bliskości po urodzeniu córki i nie ma w tym ani nic wstydliwego, ani żadnego tabu, bo to jest po prostu życie. I tą osobą, która mi zmieniła przede wszystkim jakieś przekonania, które miałam, jest Karolina Piotrowska, psycholożka, seksuolożka i terapeutka, której misją jest pomoc matkom w powrocie do swojej seksualności. A ten odcinek powstaje pod bardzo czułym patronatem marki Lelo, z którą współpracuję od kilku lat i której jestem dumną, nieformalną ambasadorką, bo gadżety, zwłaszcza te wykorzystujące fale soniczne, są moimi przyjaciółmi już od kilku lat. I Lelo Sona to jest gadżet, który zabrałam ze sobą nawet na porodówkę. Przysięgam. I przede wszystkim Sona to jest masażer soniczny łechtaczki, ale on nie działa tylko na tę zewnętrzną część naszego ciała, bo jak się przyjrzycie kobiecej anatomii, to łechtaczka to jest w ogóle bardzo duży narząd jeszcze wewnątrz ciała. I te fale soniczne, to nie jest tam takie coś samo jak tam jakieś wibrowanie, to są fale soniczne, to jest fizyka, to są fale. I one działają na cały ten narząd łechtaczki w naszym ciele. I ja uważam, i od kilku lat już to mówię i mówiłam w idiotkach też, i mówię teraz, że Lelo Sona to jest gadżet, który powinien być... Po prostu każda dziewczyna dostawałaby go od prezydenta na 18 urodziny, przysięgam. A teraz, jak już powstała wersja podróżna, mniejsza, to już w ogóle no. I na końcu odcinka usłyszycie zadanie konkursowe i kod rabatowy na stronę Lelo, a szczęściary będą mogły zgarnąć wybitny Lelo Sona Travel, czyli coś, co może z wami zapodróżować gdziekolwiek tylko chcecie, łącznie z porodówką, także z waszymi partnerami czy partnerkami. Teraz zapraszam was na odcinek. Cześć Karolina. Cześć. Bardzo się cieszę, że jesteś dzisiaj z nami. Nie mogłam się doczekać tej rozmowy, bo temat, na który będziemy dzisiaj rozmawiać, jest mi również bliski. Bo jako, że urodziłam dziecko i stałam się nagle matką, to ta transformacja z osoby, która nie ma dziecka, która później... To jest niby takie dość gładkie, bo jesteś w tej ciąży, ona tam trwa jakiś czas, więc jesteś w stanie się oswoić z tym, że zmienia ci się rola życiowa, ale myślę, że bardzo duży wpływ miało na mnie w ogóle to, że zostałam matką, także rzutowało to na tę strefę życia. I jak się w ogóle to stało, że właśnie zainteresowałaś się tematem seksualności rodziców, seksualności matek? Wiesz co, u mnie to też był proces. To nie było tak, że ja od razu weszłam w seksualność matek. Ja najpierw pracowałam dosyć długo z kobietami przygotowując je do porodu, do hipnoporodu, do porodu w głębokim relaksie. No i to jest też sfera, no, która łączy w sobie i naszą psychologię, naszą psychikę, nasze emocje, ale też to, jak doświadczamy ciała, no i masę różnego rodzaju tabu, lęków, obaw. I w tej pracy, jakby w związku z tym, że miałam kontakt później z tymi osobami, no słyszałam, jaki to jest duży problem i ile się zmienia. A
miałam takie poczucie, że no o porodzie podobnie jak o seksie trochę. Można mówić z perspektywy jakiegoś sakrum, czegoś mistycznego, wyjątkowego, intymnego, co może dawać ogromną siłę, ale można też mówić z takiej perspektywy profanum, że źle, że niedobrze, że nie wiem, obrzydliwie. I jakby bardzo to we mnie pracowało. No a z racji tego, że też jestem matką, też urodziłam dwójkę dzieci, no to temat też był bliski mi po prostu, prywatnie. Więc tak to się zaczęło. I z racji tego, że no skończyłam później studia seksuologiczne, tak, zaczęłam też mówić o rozwoju seksualnym dzieci, no to ta seksualność matek jakby była rzeczą, z którą ciągle się obracałam i ciągle słyszałam podobne trudności, podobne historie tego, że no właśnie, mamy mało edukacji seksualnej, mało mamy wiedzy, że jesteśmy poblokowane w ogóle jeszcze przed dziećmi w sferze erotycznej, seksualnej, doświadczania przyjemności. I później po dzieciach czasami nawet nie wiadomo, do czego wrócić. No bo jeśli tam nie było zbudowanych fundamentów, no to do czego my mamy wracać? I czasami ten okres ciąży, porodu i też doświadczeń porodowych, które mają niemały wpływ na to, co dalej, czasami tak nas zmienia, że kobiety mówią, ta sfera życia to w ogóle już teraz może nie istnieć. To było potrzebne wcześniej, ale właśnie myślisz, że są jakieś nie tylko związane z porodem czy z doświadczeniem porodowym, które może być różne, bo ja mam na przykład to szczęście, że mam pozytywne doświadczenia porodowe i fajne wspomnienia, ale znam też dziewczyny, które miały traumatyczne porody, bardzo trudne, skomplikowane, również zmieniające ich ciała. I zastanawiam się, czy poza tymi, bo jeszcze wrócimy do tych właśnie takich związanych z porodami, ale tak jak mówiłaś, mamy takie pewne ograniczenia już nawet zanim zostaniemy rodzicami. I czy ty myślisz, że istnieją jakieś, jakie są w ogóle te społeczne, takie popularne stereotypy dotyczące seksu przed posiadaniem dzieci, a później seksu matek? Czy istnieje faktycznie takie rozgraniczenie, że jest seks przed dziećmi i seks po dzieciach? Istnieje. W głowach wielu kobiet istnieje. W ogóle rola matki, jak już myślimy o sobie z perspektywy ja jestem ta, która jest matką, potrafi zawładnąć nami na całe życie. I tam nie ma przestrzeni wtedy na to, żeby być też kochanką. No bo żeby być w roli kochanki, to ja potrzebuję kontaktu z własnym ciałem. Zastanowienia się nad własnymi potrzebami. W ogóle jakiejś przyjemności w życiu, tak? I bycia przy sobie. A tego często macierzyństwo nas pozbawia. Jakby dochodzenie do swojej seksualności, do swojego libido, będąc jednocześnie matką, no to to często jest w ogóle wracanie po prostu do siebie i takie uważnianie siebie. Czyli ma to związek z tym, że my jako matki jesteśmy już tylko matkami. Czyli trochę rezygnujemy, ja to nazywam taką pauzą po prostu w życiu, że my po prostu sobie robimy, zapauzowujemy sobie swoje potrzeby, zapauzowujemy sobie swój rozwój, ale ten kontakt ze sobą i kontakt też z tym, na co mamy ochotę, a co nie zawsze jest w zasięgu naszej ręki, nie? To czy to wydaje ci się, że matki po prostu potrafią rezygnować ze swoich potrzeb i tak absolutnie stuprocentowo wchodzą w te role rodzica, że przestają widzieć, że są też w innych rolach, rolach samych siebie na przykład? Na początku to trochę tak jest, że ewolucyjnie my jesteśmy do tego zmuszane. To znaczy, no to małe dziecko nie jest w stanie przeżyć bez tego, że ktoś się nim będzie zajmował. No ludzkie noworodki są po prostu niewydolne. My musimy się nimi zajmować. Ale ten etap trwa jakiś czas. I później jest moment, że można wrócić do siebie. Natomiast nasza kultura, no obie posługujemy się językiem polskim, więc tam mamy korzenie, chociaż obie mieszkamy za granicą, więc trochę mamy też możliwość spojrzenia na to, jak jest gdzie indziej. No w Polsce ta rola matki Polki jest taka, że my rezygnujemy z siebie na długo, że zawsze na początku ma być to dziecko, że wszystko, co jest dookoła dziecka, ma być ważniejsze. I to się też wiąże z tym, że no Polska jest krajem, który przoduje w wypaleniu macierzyńskim. Czyli to stawianie swoich potrzeb dużo niżej niż potrzeb drugiego człowieka jest nam bliskie. Czy to ja zapytam się ciebie, skąd myślisz, że to się bierze? Ja mam taką hipotezę, że faktycznie z tego, że mamy Polska jest bardzo krajem osadzonym w religii,
Myślę, że te wzory, które dawały nasze babcie, takie dalekie po prostu tego, że my jesteśmy osobami, jesteśmy stworzone jako kobiety do zajmowania się innymi, jesteśmy opiekunkami. I bardzo ciężko jest zrezygnować z tego, bo to jest taka trochę zdrada swojej płci w cudzysłowie, że kiedy przestajesz troszczyć się o innych, a nagle zaczynasz zauważać swoje potrzeby i myśleć, że one są na równi ważne tak samo z innymi, to jest trochę zdrada tego, jaka powinnaś być jako kobieta. A jak ty uważasz? Jakby to, co mówisz, jest mega w punkt, bo to jest o tym, czym jest kobiecość dla każdej z nas. No i oczywiście my się tej kobiecości uczymy przez obserwację naszych bliskich, tak, naszych rodziców, naszych dziadków, ale no również przez słuchanie tego, co mówią ci ważni. A ci ważni często, tak jak mówisz, byli osadzeni w religii. W związku z tym no, współczesne kobiety bardzo się zmagają, nie? To jest duże tarcie tego, co to dla mnie w ogóle znaczy kobiecość. No i tutaj się odwołujemy trochę do tego, że jeśli ja nie mam tych fundamentów sprzed dziecka, no to ciężko mi może być zacząć budować, jak już to dziecko jest. No bo być może ja w ogóle nie byłam nauczona, żeby doceniać tą sferę życia i tą przestrzeń. Ja napisałam książkę. Książka ma tytuł O Matko Święta. I jest taką opowiastką o matce. I w tej książce, słuchaj, są sceny erotyczne. Jest opis tego, wiesz, jak matka uprawia seks. Jeny. I to był powód, dla którego było mi na przykład trudno ją wydać inaczej niż w self-publishingu. Żartujesz. Więc jakby zobacz, jak bardzo społecznie, nie? Mamy stabilizowane to, że matki nie mogą uprawiać seksu. Czy to jest tak, że seks jest trochę przereklamowany? Przehajpowany? Że troszeczkę im się jest starszym i zaczynasz doceniać inne aspekty również związku, nie tylko te fizyczne, takie jak się jest bardzo młodym, no to też jest taki, wiesz, trochę zakazany owoc, nie? A kiedy już masz te, nie wiem, 20 kilka lat, 30 kilka, 40, to już praktycznie wszystkiego próbowałaś albo w większości spróbowałaś i tak dalej. I czy myślisz, że ludzie przestają w którymś momencie dbać o tę sferę jako coś, co już jest, dane, już teraz można iść dalej? Nie dzisiaj, już dziś mnie boli głowa, już mi się dzisiaj nie chce? Myślisz, że ludzie po prostu odpuszczają? Już co? Myślę, że to zależy od tego, jak my podchodzimy do seksu i jak my rozumiemy seks. A w Polsce jakby ciągle taką dominującą narracją jest to, że seks to jest taka gimnastyka w parze. Pójdziemy, poskaczemy, porobimy coś, się powyginamy i tyle. Może będzie komuś przyjemnie. Natomiast jeśli zechce nam się spojrzeć na seks trochę głębiej, i trochę co on nam daje albo może dać, to zaczniemy doceniać, jaką ma wagę w naszym życiu. I że to nie jest tylko o tym, że można się pobawić. Okej, to też jest o tym, bo to jest jedna z form wprowadzania zabawy i spontaniczności w związek, także ten długi. Ale dla większości z nas seks tak naprawdę jest o bliskości. O intymności, o wpuszczaniu kogoś w takie bardzo prywatne zakamarki i o tym, że ja mogę być sobą z tym drugim człowiekiem. Więc seks może być czymś zdecydowanie więcej niż tylko dążeniem do chwilowej przyjemności. No bo tak, chwilowe przyjemności mogą nam się ponudzić. Mogą być tylko o tym, że czy teraz jest mniej, czy bardziej dobrze. Ale jeśli trochę przeredagujemy to w naszej głowie, jeśli pozwolimy sobie odejść od tego, że to ma być tylko wyścig do orgazmu, to wtedy tam są nowe przestrzenie. I seks potrafi naprawdę być fundamentem do budowania fajnych, długotrwałych relacji. Ja mam też takie przemyślenie, że seks jest bardzo o komunikacji, bo jeżeli nie ma dobrej komunikacji w związku, to nie będzie dobrego seksu. Co prawda, zdarza się, że możemy mieć seks z kimś, z kim nie jesteśmy w związku i ten seks jest bardzo dobry, ale jeśli w związku jest zaburzona komunikacja, to jeśli te rzeczy są niepodopowiadane, to chyba nie da się tak w pełni bliskości wieczorem, czy tam, kurwa, nie wiem, czemu się cały czas myśli o tym, że ludzie uprawiają seks tylko wieczorem, ale tak rzuciłam, że może to jest faktycznie kwestia rozmów. Wiesz co, na pewno tak, ale nie tylko rozmów, tylko całej tej komunikacji, tak jak mówisz. Czyli a komunikacja odbywa się i werbalnie, i pozawerbalnie.
Czyli to jest o tej naszej atmosferze, to jest o tym, na ile my jesteśmy w ogóle otwarci wobec siebie, na ile mamy gotowość na otwartość drugiej strony, na ile potrafimy się pokazać w naszych emocjach tak szczerze i autentycznie po prostu być przy sobie. Ale seks może być też drogą powrotu do bliskości. Czyli z jednej strony on na pewno będzie najfajniejszy i może być bardzo głęboki wtedy, kiedy my mamy dobrą komunikację. Ale z drugiej strony, jeśli będziemy celowo rezygnować z seksu, bo się po prostu nie dogadujemy, no to to jest jak równia pochyła. Więc jakby w takich sytuacjach ten seks może być też pewnego rodzaju narzędziem i drogą do powrotu do bliskości. Bo jak zaczynamy czuć fizycznie bliskość, jak nasze oddechy się wyrównują, jak nasze fale mózgowe się dostrajają do siebie, jak jesteśmy w fizycznej bliskości, to później może być łatwiej nam wrócić do wyrażania siebie też w sposób bardziej werbalny. No dobra, ale tak jakoś nie wiem, czy to jest proste, żeby jeśli zaczynamy się od siebie oddalać, jedna osoba na przykład pracuje, więc musi się wysypiać, śpi w innym pokoju, różne są te podziały. Jak zrobić ten pierwszy krok, żeby wrócić do tej bliskości? Zadałaś to pytanie, czy to jest proste? Ja jestem pewna, że to nie jest proste. A jednocześnie tak sobie myślę, czy warto? To powiedziałabym, że warto. Pomimo tego, że niekoniecznie łatwo. I te pierwsze kroki, one nie muszą być jakieś spektakularne. To naprawdę może być czasami zwyczajne powiedzenie: słuchaj, myślę o tym, że chciałabym się więcej przytulać. Czy mam w głowie to, że brakuje mi naszej sfery intymnej, że myślę o seksie. To niekoniecznie musi być od razu działanie. Czasami to może być zwyczajne zauważanie tego, że ja doświadczam braku w tym obszarze i podzielenie się tym z tą drugą stroną. Mm-hmm. To teraz mamy tę perspektywę, że nam też tego brakuje i że faktycznie chcemy do tej bliskości wrócić, bo wiemy, że to jest ważne na przykład dla naszego partnera, bo to on nam też to komunikuje. A co się dzieje, jeśli nam się wcale nie chce? Tak. I te myśli wcale, to jest absolutnie na końcu naszej listy potrzeb. Mm. Że bardziej myślimy o tym, że zjadłybyśmy ogórkową, niż że jeszcze coś można ze sobą porobić poza pójściem spać. Tak, i to jest jakby większość sytuacji, w których kobiety zgłaszają się do seksuologa. To nie jest tak, że one organicznie czują, że mi brakuje seksu i nie wiem co dalej, tylko zdecydowanie częściej jest tak, że to partner czy partnerka mówi: słuchaj, no ale tego seksu nie ma, mi brakuje i co dalej, tak? Zróbmy coś z tym, czy zrób coś z tym. Po pierwsze, w ogóle fajnie jest usłyszeć to od drugiej strony na zasadzie, że to nie jest oceniające, że to nie jest o tym, że ty coś robisz źle, tylko że to jest o tym, że ja za tobą tęsknię, że ja chcę ciebie więcej. Dlatego, że kiedy słyszymy taki komunikat, no oczywiście to znowu zależy, jak on jest przedstawiony. Niestety mało kto z nas był, nie wiem, na kursach NVC, interesował się tym, jak wyrażać swoje emocje. Więc czasami sposób podania tej informacji może być trudny do przełknięcia i do przyjęcia. Może od razu tworzyć barierę, że nie chcę w to wchodzić. Że ty mi o tym, a ja tutaj przecież cały dom. Natomiast jeśli pozwolimy sobie trochę stanąć obok i zastanowić się, co ta osoba tak naprawdę do mnie chce powiedzieć, to jest o tym, że ten ktoś szuka kontaktu. Że tej drugiej stronie brakuje bliskości. I że chociaż mówi o seksie, to tak naprawdę żyjemy w czasach, gdzie seks nie jest problemem. Jakby seks na jedną noc to jest jedno przesunięciem palcem, nie? W lewo czy w prawo. Ta osoba mówi o tym, że ja chcę tego seksu z tobą. To na tobie mi w tym seksie czyli ten zależy. Komunikat, to już jest komunikat, który nas ma zachęcić do ponownego kontaktu, do bliskości. To mógłby być komunikat, jeśli byłby podany, nie? Ale jeśli mówimy o dynamice pary, która jest w konflikcie, która jest w kryzysie być może, to tam jest raczej na noże. A nie o tym, że ja się wyhamuję, zatrzymam i zastanowię, jak sformułuję. To prawda. Natomiast jeśli będziemy grali w te przeciąganie liny, jeśli będziemy mówiły zawsze, że to on najpierw, czy to ona najpierw ma coś, no to dokąd nas to doprowadzi? W
którymś momencie któraś ze stron, jeśli chcemy utrzymać relację, no powie, dobra, to ja na razie zagryzę zęby i postaram się usłyszeć, o co tu tak naprawdę chodzi. I powiem ci, że jak pracowałam terapeutycznie na początku, to powiedziałabym, że w 99% przypadków tą stroną, która miała słyszeć, zawsze były kobiety. Teraz to się szczęśliwie zmienia. Czyli częściej też potrafimy komunikować. Tak, częściej też mężczyźni w ogóle się zastanawiają nad tym, jak ja mogę o tym powiedzieć, co ja mogę zrobić, żeby ją zachęcić. Czyli ten seks przestaje być takim wymaganiem czegoś, a staje się rzeczywiście w ogóle poszukiwaniem tego kontaktu. I to jest bardzo fajna zmiana. A czy możesz opowiedzieć trochę więcej o tych hormonalnych takich powiązaniach z okresami ciąży, karmienia, ale też na przykład okres połogu może ominimy, bo to wiadomo, że to też jest kwestia lekarska i tak dalej, ale jakie są te hormonalne powiązania z okresami ciąży i karmienia piersią, które nie sprzyjają libido, nie sprzyjają temu, żeby nam się chciało tej bliskości? Wiesz co, żeby odpowiedzieć na to pytanie tak w pełni, to warto by było zrozumieć, jak ta nasza seksualność cała się konstruuje. Jakby element hormonalny jest jednym z pięciu głównych elementów naszego seksualnego ja. Więc oczywiście to jest istotne, co się zadziewa w tym elemencie. Ale poza tym są jeszcze cztery. W związku z tym, nawet jeśli hormonalnie coś nam nie jest na najlepszym poziomie, no to mamy jeszcze cztery inne elementy, które potrafią tą seksualność tworzyć i budować. I ta informacja jest o tyle istotna, że nawet jeśli chorujemy, albo nawet jeśli no właśnie coś nam się dzieje z tą naszą gospodarką hormonalną, to nie oznacza, że jesteśmy skazani na to, żeby nie mieć w ogóle sfery seksualnej. To oznacza tyle, że potrzebujemy się skupić na pozostałych czterech elementach, czyli na naszej emocjonalności, na naszej relacyjności, na naszym zdrowiu szeroko rozumianym i w ogóle na naszej wiedzy dotyczącej seksu i seksualności. I w tym wszystkim pod postacią zdrowia rozumiemy też nasze zdrowie psychologiczne. Bo znowu osłabienia nastroju, zaburzenia lękowe to są pogromcy libido po prostu. Jeśli mówimy o depresji albo jeśli mówimy o stanach lękowych, to tam nie ma przestrzeni na libido. Bo libido jest w takim szerokim rozumieniu. To jest chęć do życia. Libido to jest ta siła, która nam mówi, mi się chce żyć, ja chcę eksperymentować, ja chcę się bawić, doświadczać, chcę być spontaniczna, frywolna, chcę się śmiać. Jeśli zestawimy to z depresją i z lękiem, to są dwa sprzeczne bieguny. To prawda. Ale znowu, wtedy kiedy mówimy o lęku i depresji, bardzo warto zaprząc libido do pracy, bo to może być ten motor napędowy, który nas trochę z tego dołka będzie wyciągał. No właśnie pytam o te hormonalne rzeczy, bo kiedy sama byłam w takim punkcie swojego życia, że wiedziałam, że tej bliskości w moim związku jest za mało i sama też zaczynałam za tym tęsknić, ale miałam jakąś taką ścianę, w którą po prostu trafiałam głową i nie wiedziałam, co się dzieje. Że z jednej strony miałam jakieś myśli o tym, że chciałabym wrócić do bliskości, ale z drugiej strony nie potrafiłam zrobić tego pierwszego kroku. To bycie z dzieckiem i też to właśnie, że tak czułam, że coś jest nie tak po prostu z moim ciałem. Plus nie podobałam się sobie też po ciąży. Dużo czasu minęło, zanim sobie tak ten swój obraz siebie odbudowałam. Trafiłam na chyba jakieś takie pierwsze twoje trzy webinary, tak mi się wydaje, przedkursowe. I tam było coś, jakieś takie jedno zdanie, które mi zapadło w pamięć i ono mi chyba zmieniło to myślenie i odblokowało mi głowę. I to było, słuchaj, o przekonaniach wyniesionych z domu. Chyba, żeby sobie porobić po prostu jakieś takie ćwiczenie o przekonaniach wyniesionych z domu dotyczących właśnie bliskości. I ja miałam takie, o bingo! Po prostu ja żyłam z takimi przekonaniami, że rodzice już po prostu nie uprawiają seksu. Tak. Więc jakby trochę możemy się do tego odnieść, dlaczego my mamy takie przekonania, nie? Czyli jaki obrazek życia rodzinnego my żeśmy widzieli? Czy nasi rodzice, nie wiem, trzymali się za ręce, czy się całowali, czy rozmawiali z nami o seksie i seksualności? I bardzo często ta odpowiedź jest taka, że no nie, że tej seksualności po prostu nie było. No i więc logiczną konsekwencją jest to, że no dziecko widzi, że no seks się kończy, nie?
Właśnie jak rozmawiałam o tym ze swoimi znajomymi, którym jak o tym powiedziałam, to miały takie, a no w sumie też tak mam takie przekonanie, że rodzice to są już od tego, żeby robić śniadaniówki rano, szykować i buty czyścić i wydrażać dynie i razem jeździć tam na treningi piłkarskie, ale już rodzice nie są od tego, żeby pokazywać dziecku, że są ze sobą fizycznie blisko, że w naszych domach, nie wiem, czy to są po prostu związane z jakimś pokoleniem rzeczy, czy, znaczy, bo też mam znajomych, którzy mieli takich bardzo dotykalskich rodziców. Ostatnio rozmawiałam z koleżanką, że musiała robić swoim rodzicom zdjęcia jakieś tam z wakacji i ten tata zawsze tak gdzieś, wiesz, za piersi łapał tę mamę i to było dla niej jakieś tam, teraz się z tego śmieje, ale mówi, że zawsze to było dla niej takie cringe'owe, niekomfortowe. Ale teraz myśli sobie, że to fajnie, bo widziała swoich rodziców też, że się lubią, że lubią się dotykać, że to jest dla nich ważne, że ta sfera w ogóle dotyku jest ważna, ale no właśnie, co z tym, jak sobie przerobić w głowie to przekonanie, że rodzice są nie tylko od tworzenia na treningi, ale też od tego, żeby pokazywać trochę dzieciom, że nadal się kochają, że nadal ta bliskość, trzymanie się za ręce, przytulanie i tak dalej, to jest coś ważnego, a nie coś, co trzeba chować przed dziećmi. Ja tutaj, jak o tym rozmawiam, to czasami uciekam się do takiego fortelu i pytam się tych rodziców, często te matki, które do mnie przychodzą, co one by chciały, żeby ich dzieci myślały i wiedziały o seksie i seksualności? Jakby, co one by chciały po prostu przekazać? No i w odpowiedzi zwykle słyszę, że no, chciałyby, żeby seks był dla nich fajny w życiu, tak? Że no, bo to przecież ważne, żeby czerpały przyjemność. No i takim kolejnym pytaniem jest, no dobra, no to co my potrzebujemy zrobić, żeby tak było? No i okazuje się, że no ludzie dochodzą do tego, aha, to ja potrzebuję o tym wiedzieć więcej. Ja potrzebuję to jakoś pokazywać, modelować. Tak samo jak modeluję im to, że się, nie wiem, sprząta dom, bo sprzątam co sobotę, tak samo może potrzebuję powiedzieć do mojego męża, ale ty jesteś przystojny, czy podobasz mi się. Żeby wiedziały, mhm, jak się wyraża zainteresowanie, tak? Jak to jest, że ludzie są razem przez długi czas i dalej coś między nimi się dzieje. No właśnie, wydaje mi się, że to jest mega cenne w ogóle przekazywanie dzieciom, że rodzice nie są tylko już teraz, że to jest dobra, tam zadzwonię do twojego ojca i się dowiem, czy zrobił zakupy, tylko że rodzice są nadal partnerami, bo wydaje mi się, że nam też często to wychodzi z głowy, wypada po prostu, że już nie jesteśmy tylko rodzicami, że te role, w które wchodzimy, mi to też moja terapeutka kiedyś powiedziała, że jakby Asia, ale to co ty myślisz, że ty jesteś zawsze tą samą Asią, jaką jesteś przy rodzicach? Czy jesteś tą samą Asią, jak wychodzisz na scenę na jakimś evencie? Czy jesteś tą samą Asią przy swoich przyjaciołach, ze swoim dzieckiem? Jakby to są różne Asia, one się nie wykluczają w ogóle. Mm-hmm. Tylko dostosowujemy się do pewnych sytuacji. I jak rozmawiałam właśnie ze znajomymi koleżankami, to one mówiły, że faktycznie czasami to zanika w nich. To taka potrzeba bycia, że to chodzenie na randki, takie wyłuskiwanie tego miłego czasu dla siebie, że to schodzi gdzieś tam na ten dalszy plan. Ale może są jakieś drobne rzeczy właśnie, które można robić, żeby to partnerstwo w nas utrzymywać, żeby nie wchodzić tylko w rolę rodziców. Wiesz co, kurczę, mam tyle myśli teraz w głowie, bo po pierwsze to sobie myślę, że trochę zatoczyłyśmy koło i trochę to według mnie jest o tym, że trzeba mieć do czego wracać. Albo przynajmniej warto mieć jakąś wizję tego, jak mogłoby być, żeby chcieć zainwestować swój wysiłek w budowanie czegoś. Bo to niewątpliwie jest o jakichś zmianach, o inwestowaniu czy to czasu, czy energii, czy pieniędzy, tak? Po to, żeby coś stworzyć, żeby budować tą relację taką, jaką ja bym chciała mieć, a wiele z nas w ogóle nie wie, jaką chciałoby mieć relację. I w ogóle nie wiemy o tym, co ja bym chciała mieć też w tym seksie. Czy jak ja lubię, jak partner, nie wiem, czy partnerka mnie zdobywa, czy jak mi okazuje zainteresowanie. Więc my często w ogóle nie mamy tego uświadomionego. Więc to już wymaga pewnej energii umysłowej, żeby tam dojść i żeby to zobaczyć. I czy to jest nasza własna praca, którą my musimy odrobić? Nikt tego za nas nie zrobi. Znaczy czasami partnerzy czy partnerki mogą nam pomóc na zasadzie, o, zaobserwowałam, że ty to lubisz, jak ja ciebie smyram za lewym uchem i zawsze się wtedy uśmiechasz. Czyli mogą nam dawać pewien feedback zwrotny. Natomiast nie każdy potrafi się tak komunikować, nie każdy człowiek jest na tyle obserwujący, żeby umieć to złapać. A jeśli tego nie zrobimy, to nigdy nie będziemy wiedzieć.
Czyli to jest też o przełamywaniu naszych własnych barier związanych z myśleniem o seksie, że to może być na przykład dla osób, które są na przykład bardzo wierzące albo ze środowisk, które są mocno konserwatywne, to w ogóle czerpanie czystej przyjemności z seksu tylko jako formy spędzania właśnie czasu razem i budowania bliskości, ale nie po to, żeby mieć dzieci, czy tam dlatego, żeby mieć... Nawet nie przychodzi mi to przez usta, żeby po prostu, wiesz, rezygnować ze swojej przyjemności, tylko zaspokajać potrzeby męża czy coś, bo to jest dla mnie bardzo dalekie myślenie. Ale to musimy również zadawać sobie pytanie i też swoje ciało poznawać, co my lubimy, a co nie. To w ogóle jest taki klucz do naszej seksualności. I ja uwielbiam mówić o tym, że przyjemność powinna być dla nas najlepszą wskazówką w życiu. I że przyjemność jest strasznie stabilizowana i uczy się nas, że nie wolno, że strasznie, że grzech i w ogóle nie. Natomiast jeśli się zastanowimy, czym jest ta przyjemność, to przyjemność nas zaprasza do tego, co nam organicznie się chce, na co mamy ochotę. Mhm. I to jakby nie tylko pod kątem seksualnym, ale w ogóle życiowym. Gdybym ja posłuchała mojej przyjemności, no to siedziałabym na plaży na Sardynii, tak? Bo tam mi się chce. Bo to jest moje środowisko, bo tam jest woda, tam jest to, co lubię. I pewnie mamy różne ograniczenia życiowe, nie zawsze się da. Natomiast jeśli ja założę, że moja przyjemność jest zła i ja nie mogę z niej korzystać, to w ogóle Że jest nieważna, że jest mniej ważna niż przyjemność partnera. Na przykład, to w ogóle nie będę myślała o tym, że jak chcę kiedyś na tej plaży na Sardynii wylądować. Przyjemność jest wewnętrznym motywatorem. Jest olbrzymią siłą, która może zmienić nasze życie. I to tak całościowo. Nie tylko w tym wątku seksualnym, ale całościowo. Plus przyjemność nie wyklucza tego, że robimy coś, co okresowo jest trudne. Bo jeśli ja chcę być na tej plaży na Sardynii, to znaczy, że ja wcześniej muszę, nie wiem, zainwestować czas, żeby się nauczyć włoskiego chociażby, nie? Czyli przez to, że ja dążę do przyjemności, ja jestem też w stanie robić rzeczy, które są niełatwe. Okej. Okay. A myślisz, że takim... Powiem ci, co było dla mnie pierwszym krokiem do tego, żeby wrócić trochę do myślenia o sobie jako o nie tylko matce i partnerce, ale też po prostu o kimś, kto może być sexy. Bo to jest w ogóle... Jezus, słuchajcie... Ja nie uważam, że to jest temat tabu, ale to nie sądziłam, że będę się dzielić tutaj swoimi tipami powrotu do seksu po urodzeniu dziecka. Ale wiesz, co było dla mnie mega istotne? Uważam, że to jest w ogóle niezagospodarowany rynek. Coś tam poszło nie tak. Bielizna dla matek jest okropna. Jest po prostu... To są... Ja rozumiem, że są też takie jakieś ładne wzorki i w ogóle, ale ja miałam takie, wiesz, te topy do karmienia na taki klips. Miałam też jakiś ładny biustonosz do karmienia czy dwa, ale to nadal były biustonosze do karmienia. Wiesz, o co chodzi? To nadal było, to miało służyć wygodzie dziecka, nie mojej estetycznej przyjemności. I one były oczywiście tam, wiesz, z oddychających materiałów i w ogóle no, przyjazne dla skóry i tak dalej. Ale one nadal nie kojarzyły mi się z tym, że ja mogę w tym czuć się sexy. Ja też nie uważam, żeby jakaś tam bielizna dużo o nas mówiła, bo myślę, że to, czy jesteśmy pociągający dla kogoś, to nie jest kwestia tego, w co jesteśmy ubrani, tylko to jest nasz mózg. Ale ja się po prostu sama ze sobą nie czułam okej, nosząc te ubrania. I miałam jakiś taki, po tym jak tam weszłam do ciebie na stronę, przewertowałam tam wszystko, obejrzałam, ściągnęłam sobie, zapisałam się do newslettera, tak dojrzewał we mnie ten temat, to trwało tak z 2-3 tygodnie, musiałam takiego rozpędu nabrać. I poszłam do centrum handlowego i powiedziałam, dziś jest ten moment, kiedy kupuję sobie ładną bieliznę. I nie ładną bieliznę, w której będę chodzić, bo ja nie chodzę w sztucznej bieliznie. Ja muszę mieć bawełniane gacie, bo po prostu już mam 30 lat i uważam, że to jest zdrowie. I weszłam do sklepu i kupiłam sobie nie praktyczną bieliznę, nie wygodną, nie wchodzącą w tyłek. Kupiłam sobie po prostu bieliznę do seksu. Super. Koniec, kropka. Jakby, wiesz, kibicuję, gratuluję. Zerwanie kajdan. To było dla mnie zerwanie kajdan matczynej. To prawie jak mi się, wiesz, ktoś by mnie związał laktatorami i ja bym wyszła. I naprawdę to jest mała rzecz, w sensie mała rzecz, no dla kogoś to może być ogromna. Dla mnie też to było takie, no widzisz, trochę czasu mi to zajęło. Pójście do centrum handlowego i znalezienie czegoś, co w czym stanęłam w tej przebieralni. I no nie czułam się jak modelek Victoria's Secret, wiadomo, ale czułam się tak, że pomyślałam sobie, I'm back in the game.
W ogóle to jest często przełom, bo to, o czym mówisz, zakłada, że ja pójdę i zrobię coś dla siebie. Zainwestuję w siebie, że to ma być dla mnie. Że ta moja seksualność i te moje libido to nie jest o tym, że ja mam się komuś podobać, tylko ja dla siebie chcę. I to jest, myślę, że clue tutaj. I czy to będzie super bielizna, tak jak ty to zrobiłaś, czy to będzie to, że ja, nie wiem, kocham jeździć konno, więc sobie wyjdę na te konie, czy że ja chcę iść na masaż, bo chcę, żeby ktoś mnie po prostu podotykał i postymulował, to nie ma znaczenia. Jeśli to jest dla ciebie, to to jest strzał w dziesiątkę. To prawda, bo to był chyba taki pierwszy moment, kiedy ja kupiłam, wychodząc do sklepu, kupiłam coś sobie, a nie dziecku. Nie wiem, jak to się stało, ale zawsze jak idę do sklepu, to zawsze wychodzę z jakimiś, wiesz, jadę do Szmateksów i po prostu wracam obładowana ubraniami dla dziecka, ale żeby sobie zrobić przyjemność, to dla mnie, słuchaj, to jest na samym szarym końcu. Czyli w ogóle my nie mamy tego, wiesz, w świadomości, że moja przyjemność jest przynajmniej tak samo ważna. A ja bym nawet zaryzykowała i powiedziała, że być może nawet trochę ważniejsza, bo nasze dzieci będą za nami podążać. I jakby, jeśli ja zadbam o swoją przyjemność, to ja będę miała z czego tym dzieciom też dawać. To prawda, bo to chodzi o ten kubek potrzeb i tego, co my może jesteśmy w stanie ofiarować. Jeżeli nasz kubeczek potrzeb jest kompletnie wyczerpany, tego, co my możemy innym ofiarować, to faktycznie już nie mamy czym się dzielić. Już jesteśmy wyczerpani. Ale mi też bardzo dużo dało pójście... Ja kiedyś bardzo często chodziłam do sex shopów, bo uważam, że to są super sklepy i ja w ogóle uwielbiam obsługę w sex shopach. Uważam, że to są najbardziej kompetentni ludzie, bo jeżeli ktoś pracuje w sex shopie, to się naprawdę na tym zna i to lubi. I potrafi opowiadać godzinami o tym, co tam się znajduje. Zawsze dobrze trafiałam. Ale nie byłam nigdy w sex shopie na Islandii, więc to było też dla mnie takie, dobra, no to czyli trzeba wykonać jakąś pracę, trzeba pójść i zobaczyć, co się pozmieniało na rynku od czasów, kiedy byłam w sklepie ostatni raz. I wiesz, co mnie zaskoczyło? Że na Islandii w jakieś tam poniedziałki, chyba o 10:30, są w sex shopie największym spotkania dla matek. Ale czas. No, są normalnie spotkania, matki z wózkami przychodzą, wśród tych gadżetów stoją te wózki. Jest animatorka jakaś, która czy tam jakieś, wiesz, zabawki, wyciągają takie maty dla dzieci i w ogóle. To jest taka specjalna salka właśnie na te spotkania. Są spotkania dla matek, gdzie właśnie przychodzi seksuolożka, te dziewczyny mogą się dzielić różnymi doświadczeniami ze sobą, poznawać matki pomiędzy sobą. Te dzieci tam leżą na tych brzuchach, raczkują tam do siebie nawzajem i to było dla mnie też takie otwarcie drzwi na to, że ja też jestem w tym klubie. Że to nie tylko singielki, młode dziewczyny, tam 25+, że jakby to nie ma w ogóle wieku, kiedy można wrócić do zainteresowania seksem. W sensie to jest, o Jezu, no to jest cały czas ten rynek, cały czas się zmienia, cały czas rośnie i to jakby te drzwi są cały czas otwarte, tylko ja myślałam, że są tam nie zamknięte. I poszłam, jak już byłam uzbrojona w tę świetną bieliznę, kupiłam tam sobie kilka jakichś na wyprzedażach modeli, a później poszłam do sex shopu, ale poszłam tam z partnerem. Wcześniej chodziłam sama i po prostu kupowałam to, co ja tam mi się podobało. A później poszliśmy razem. I to było też bardzo fajne. Uważam, że to dużo zrobiło bliskości w ogóle, że to może super zbliżyć, żeby nie tylko samemu, żeby po prostu iść fizycznie, nie siedzieć w internecie na stronie, tylko fizycznie pójść do tego sklepu, obejrzeć te rzeczy i sobie pogadać. Ja czasami proponuję, jest taki serial na Netflixie, który ja lubię polecać. I on ma tytuł Jak urządzić sex room. I tak mi się podoba. Nie wiem, czy widziałaś, ale tak mi się podoba w ogóle to, że dla niektórych ludzi to otwiera oczy, bo tam jest o tylu różnych gadżetach i tylu różnych praktykach i rzeczach, które ludzie robią i że w ogóle można mieć pokój tylko do seksu, wiesz, i zrobić sobie pokój do seksu. I to nie chodzi o to, żebyś sobie od razu poszła i go robiła, nie? Ale żeby w ogóle zobaczyć, co jest dostępne. Żeby zobaczyć, jak można opowiadać też o gadżetach. Bo to czasami ułatwia zrobienie tego kroku, że dobra, to teraz my już wiemy, jak to wygląda, o co zapytać, to teraz możemy iść. A jak idziemy w parze, czyli to gotowość super. Musimy sobie trochę zbudować. Możemy czasami trochę to rozbudzić partiami. A no właśnie, to jest też pytanie, które sobie zapisałam. Czy seks solo też może być dobrym powrotem do seksu w parze? Czy jest tak, że on nas może wtedy oddalić od powrotu do seksu z partnerem? Zależy.
Okej. Okay. No ale wiesz, w psychologii wszystko właściwie będzie, że to zależy. To prawda. Czasami może działać świetnie, zwłaszcza w sytuacjach, kiedy nie czujemy w ogóle potrzeb seksualnych. To rozpoczęcie takiego seksu solo pozwala nam trochę znowu odkryć swoje ciało, popoznawać się, podotykać, zobaczyć, co we mnie w ogóle siedzi. I to może być taki pierwszy krok na tej drodze. Ale jeśli to jest tak, że mój seks z partnerem jest niesatysfakcjonujący, jeśli między nami jest dużo konfliktu i ja sobie seksem solo chcę jakby załatać to, czego nie dostaję w relacji, no to wtedy może być krok w przeciwną stronę. Bo to oddala, zwłaszcza jeśli to gdzieś zawsze w nas siedzi, jeśli nasze potrzeby są niezaspokojone, a też nie potrafimy się ze sobą w tej sferze komunikować. Bo to też jest, zauważ, że to jest tak kurczę, ale znowu to jest o komunikacji, bo to jest tak kurde delikatne, żeby komuś powiedzieć, że coś robi nie tak, albo w sensie ja nie mam takich doświadczeń, żebym nie umiała się z kimś porozumieć i powiedzieć, słuchaj, to lubię, tego nie lubię, albo bo chciałabym więcej tego, mniej tego. W sensie nigdy nie miałam z tym problemu, ale też zawsze wskakiwałam na taki poziom emocjonalnej bliskości po prostu z drugą osobą, więc wiedziałam, że ten ktoś nie się nie obrazi, tylko dla tej osoby też to jest bardzo ważne. Ale to jest bardzo delikatne i ja bym się czasami, myślę, że może gdybym nie miała takich kontaktów ze swoimi partnerami, no to miałabym takie myślenie, że może faktycznie powiem coś, co może komuś zablokować w ogóle jakąś taką świadomość, że jest dobry w tym łóżku, że może pomyśli, że jest beznadziejny. Mm. Że jeżeli ktoś to weźmie to do siebie, ja komuś przekreślę w ogóle jego samoocenę, to jest duży lęk. Dobra, to znowu jest coś o tobie wtedy i o tym, jak ty wchodzisz w relację. I to jest trochę z takiego punktu, że to ja poświęcę się, tą swoją przyjemność, nie? Czyli w tej roli kobiecości często. To prawda, on się poświęcenie może w ogóle słowo klucz. I też trochę paradoksem jest to, że jak my wchodzimy w relacje, to często na początku nam jest łatwiej mówić takie trudne rzeczy, bo jeszcze nie czujemy, że ryzykujemy. Ale jak już jesteśmy w tej relacji, jest nam tam blisko i nam zależy, to zdarza się, jakby kobiety mają taką tendencję często, że dobra, to nie powiem mu, że nie miałam orgazmu. To może następnym razem mu się uda. A co, jak mu będzie przykro? I to jest strzał w kolano. No bo jeśli ten kurde, seks... gdybyśmy się tak sobą przejmowały, jak tymi wszystkimi ludźmi dookoła, co? Żeby nie zrobić nikomu przykrości. Jak to by było fajnie. Mm-hmm. A dlaczego bliskość w związku rodziców jest tak ważna? Ale to jest fajne pytanie. Wiesz, bliskość między ludźmi to w ogóle dlaczego jest ważna, tak? I co sprawia, że właśnie w seksie my znajdujemy tą bliskość? No i znowu kawałkiem odpowiedzi będą te nasze hormony, to, że tam oksytocyna, wazoprysyna i to nas łączy, po prostu hormonalnie przywiązuje. Drugą rzeczą jest to, że no my nie z każdym współżyjemy, więc wybieramy sobie pewną grupę ludzi, która nas zna od tej bardzo intymnej strony. Pamiętam jak na studiach jedna z moich wykładowczyń powiedziała, że no wiecie, no nie z każdym się będziecie całować po rękach i nie z każdym będziecie sobie pokazywać tyłki. I to już trochę mówi o tym, na jakim poziomie zażyłości jesteśmy. A kiedy wprowadzamy w to jeszcze nowe życie, małego człowieka, który generalnie potrafi być i obleśny, i wiesz, śmierdzący, i pachnący, ale i żygający, i niefajny. I jakiś taki właśnie niewyidealizowany. To warto jest mieć ten poziom zażyłości, który pozwala nam też przez to przejść. I czy to te hormonalne rzeczy, te neuroprzekaźniki nas też do siebie wiążą, pomagają nam przejść też? Przez trudne chwile? Też, natomiast w ogóle to, że my jesteśmy w takiej świadomości tego, że ja z tą drugą osobą nie muszę być ta wygładzona i ta grzeczna. Że no wiecie, seks ma prawo być, nie wiem, brudny, głośny, z, nie wiem, z płynami różnymi, tak? To wszystko się w seksie zadziewa. I to też pozwala nam budować takie poczucie tego, że ja jestem bezpieczna i że jest okej. Okay. I że między nami jest okej, okay, że to nieważne, co to nasze dziecko dalej tutaj zrobi, bo my mamy to gdzieś tam już w naszym doświadczeniu. My wiemy, jak reagujemy. Więc to jest pewien
poziom też bycia razem, który pozwala nam dalej w pewien sposób zaopiekować się tym dzieckiem, nie? No bo jak ja wiem, że nie wiem, ten mój drugi człowiek to, nie wiem, jest bardzo wrażliwy sensorycznie, tak? No to jak widzę, że to dziecko go cały czas oblepia, no to ja mogę jakoś go wspierać. Albo jak wiem, że, nie wiem, temat brudu jest trudny, no to ja mogę powiedzieć, dobra, to ja będę zmieniać częściej te pieluszki na przykład. Z perspektywy dziecka z kolei, posiadanie rodziców, którzy są blisko, tak? To jest tworzenie takiego obrazu świata i innych ludzi, że świat jest bezpiecznym miejscem, a ludzie są godni zaufania. I to jest jedna z informacji, które wynosimy przedwerbalnie. Czyli jeszcze zanim nauczymy się mówić, to my już mamy pewien obraz świata i ludzi. Także obraz tego, jak można się zajmować moim ciałem. No bo ja z pozycji dziecka nie mam na to w ogóle wpływu. Ale ci rodzice, w zależności od tego, jak mnie dotykają i jak się dotykają, przekazują mi ten kawałek wiedzy o świecie. Bo rzadko się mówi w ogóle, że my przecież istotami seksualnymi się rodzimy już w brzuchu. Tak. Dzieci są pełnoprawnym, że tak powiem, członkiem tego tribe, no co to jest, plemienia ludzkiego. I mamy takie chyba przekonanie, że dzieci to dopiero mogą zacząć się interesować seksem albo w ogóle bliskością, a tam jak będą miały 18 lat, to by było, słuchajcie, bardzo optymistyczne, gdybyśmy już z takim wykształconym mózgiem mieli pierwsze kontakty z, czy na przykład z pornografią, czy w ogóle z tematami seksu, a nie z tych gazet tam, wiesz, dla nastolatek, czy tam z jakichś, nawet nie chcę rzucać nazwami, bo to po prostu jest antyreklama edukacji seksualnej. Ale mam wrażenie, że to już my w ciąży już myślimy, że jak to dziecko jest w brzuchu, to już my nie możemy w ogóle, jakoś jakaś taka blokada. Pamiętam siebie w ciąży, miałam wrażenie, że to jest tak właśnie ta sfera sakrum, że to jest takie jakieś w ogóle niesamowite, że ja mam to dziecko teraz w brzuchu, że co prawda miałam bardzo dużo orgazmów w ciąży i miałam wrażenie, że to świetnie działa na płód, bo o, widzę, że reagujesz uśmiechem. Tak, w ogóle jeśli kobieta ma trudności ze szczytowaniem, to ciąża może być tym momentem, kiedy doświadczy pierwszych orgazmów. Ze względu na to, że tak się zmienia ukrwienie narządów rodnych, że bywa łatwiej szczytować. Jakby one stają się jeszcze wrażliwsze, jeszcze bardziej podatne. Hormonalnie też jesteśmy wspierane wtedy w tym doświadczeniu, więc ciąża może być czasem, kiedy doświadczymy jakichś przełomów seksualnych. Wow, no to jest bardzo dobra ciekawostka. No pamiętam, że też ktoś mi powiedział, że to świetnie działa na płód, no bo to i oksytocyna, i ta serotonina, i to z krwią po prostu do tego dziecka, więc ja chciałam mieć bardzo szczęśliwe dziecko. I pamiętam, że mi to tak zostało w głowie, że faktycznie, że to dziecko już w brzuchu jest istotą seksualną. I to, w jaki sposób my będziemy w ogóle mówić o bliskości, w jaki sposób my między partnerami my będziemy faktycznie pokazywać temu dziecku, że się kochamy, że się potrafimy całować, że trzymać za ręce, przytulać, że to w ogóle, że to dotykalstwo tak zwane, niektórzy mówią, że ktoś jest dotykalski, że to dotykalstwo dziecko zapamiętuje, że związek dwojga ludzi polega na tym, żeby być ze sobą blisko, nie tylko emocjonalnie, ale też właśnie fizycznie. I ja myślę, że to jest bardzo, że chciałabym, żeby moje dziecko obserwowało mnie właśnie taką dotykalską, co niektórym przeszkadza. A czy fizycznie po porodzie odczucia związane z seksem mogą być inne, skoro w ciąży mówisz, że jesteśmy tak wspierane? Tak, zdecydowanie. W ogóle u części kobiet też w związku z tym, jak przebiega poród, może się zmienić bardzo mocno i stan napięcia tych tkanek krocza i unerwienie i sposób, w jaki doświadczamy przyjemności. Więc trochę ten powrót do aktywności seksualnej po porodzie, to warto do tego trochę podejść jak do poznawania siebie na nowo. Bo dużo mogło się pozmieniać. Czyli może niekoniecznie, że wszystko naraz i na hura, tylko rzeczywiście z taką pewną dozą spokojności, łagodności dla siebie, dania sobie czasu i przestrzeni właśnie na szukanie tych nowych doświadczeń i tego, gdzie mi i jak mi teraz jest przyjemnie. Czy to jest trochę jak... Znaczy ja znam odpowiedź i może zamiast pytać po prostu powiem, że wydaje mi się, że to jest taki drugi, pierwszy raz. Dla wielu pierwszy osób, seks po porodzie. Tak. No, że to jest...
I ja miałam jeszcze jakoś gdzieś w głowie takie myślenie, że po prostu coś mi się stanie złego. W sensie, że powinnam na pewno iść do lekarza i się spytać, czy w ogóle mi wolno. Mimo tego, że wiedziałam, że wszystko jest okej, okay, to jednak w głowie miałam jakąś taką małą barierę związaną właśnie z medycyną po prostu, bo nikt też chyba nie poświęca tak wiele czasu, lekarz nie poświęca tak wiele czasu nam po porodzie, żeby powiedzieć, super, jest pani gotowa, proszę już sobie wracać do życia. W ogóle gdybym nie ma miała takiego, coś doradzić, to nie tyle do lekarza, co do fizjoterapeuty uroginekologicznego. To bardzo by było warto, żeby po porodzie iść i skontrolować właśnie. I w jakim czasie po porodzie? Wiesz co, no to pewnie zależy od tego, no jak żeśmy rodziły, tak, i poczekałabym pewnie chwilę, natomiast też nie za długo, no bo jeśli są jakieś trudności, no to warto zacząć pracę odpowiednio wcześnie. Czyli no na pewno nie w samym tym połogu ścisłym, no ale jakoś zaraz pewnie później bym się udała do specjalisty. Mm-hmm. A jakie w takim razie dla ciebie są takie najbardziej małe kroki, tą metodą małych kroków, żeby wrócić do bliskości po okresie, kiedy dziecko się rodzi, kiedy ta sypialnia jest okupowana, albo to ktoś inny okupuje inny pokój, kiedy mamy taki, myślimy, że jest bardzo dużo, jest nam bardzo łatwo znaleźć minusy i te takie wymówki, a jakby, no wiadomo, plusów przy dużym zmęczeniu nie widzimy. Czy to powinno być planowanie zbliżeń? Ja też rozmawiałam ostatnio z Asią Walczek na podcaście o tym, że niektóre pary po prostu sobie wpisują w kalendarz. Tak. I ja sobie myślałam, Boże, to jest jakieś takie, kurde, to jak pranie nagle się staje po prostu jak, wiesz, potrzeba robienia prania czy zakupów. Mm-hmm. Nie obdziera to trochę tego z tej spontaniczności? Czy już po prostu musimy się pogodzić, że z tej spontaniczności, skoro jest mniej, to musimy się oddać kalendarzowi? To jest trochę takie ważenie. Czy lepiej iść na spontaniczność i godzić się z tym, że być może przez długi, długi czas nic, czy lepiej jest umówić się na to, że mamy zaplanowany wieczór w tygodniu i dzięki temu rozumiemy, że nie będzie tyle tej spontaniczności, ale będziemy mieli bliskość. I różni ludzie różnie na to odpowiedzą. Natomiast z mojej perspektywy, tak, jest to jedna z metod pracy z parami, które wracają do seksu, które mają dużo trudności dookoła, właśnie takich kalendarzowych, brak czasu, brak miejsca. Przy czym ja zawsze sugeruję, że to, że się umawiamy na przykład, że nie wiem, piątki wieczorem mamy opiekunkę i ten wieczór jest dla nas, to nie znaczy, że tam ma być seks per se, czyli penetracja jako taka. To oznacza, że to ma być czas na naszą bliskość jako pary. Że to jest czas na podtrzymanie się za ręce, na dowiedzenie się, co u ciebie jako u człowieka, a nie u ciebie jako mamy, czy wiesz, u ciebie w pracy, tylko co w tobie w środku. To może być czas na poprzytulanie się, na pocałunki i to wszystko może, ale nie musi prowadzić do seksu. Czyli to jest raczej czyli na to jest ta metoda małych kroków. To jest takie umawianie się na to, że my w ten dzień tworzymy taką atmosferę, że to mogłoby być możliwe. Czyli ta przestrzeń musi być wydzielona. Bo, no ale to jest faktycznie, no jeżeli liczymy na to, że coś się będzie działo spontanicznie, a wiemy, że jedyne, co robi się spontanicznie w naszym życiu, to niestety różne przypadki związane z dzieckiem, to ma to dla mnie faktycznie większy sens. Teraz, jak tak powiedziałaś, to faktycznie większą wartość ma jednak ta praca nad tą bliskością. No i pamiętajmy, że to, że my się umawiamy na, nie wiem, piątek wieczór, to nie oznacza, że spontanicznie w inne okazje seks nie może nam się wydarzać, tak? Czyli nie jesteśmy wtedy istotami seksualnymi. My możemy eksplorować naszą seksualność i ją okazywać wtedy, kiedy mamy na to ochotę i taką potrzebę, a nie tylko wtedy, kiedy jesteśmy umówieni. Ale wiesz co, tak jak myślę o tych małych krokach, to w moim odczuciu pierwszym krokiem nie jest krok seksualny per se. Pierwszym krokiem jest to, o czym mówiłyśmy, czyli zadbanie o własną przyjemność. Danie sobie przestrzeni w umyśle na to, że ja mogę chcieć przyjemności. Ja mogę dążyć do własnej przyjemności. Że to jest taka sfera życia, która jest dla mnie ważna. No bo to tam będą korzenie wszystkiego, co dalej. Ja też chyba duże mi w głowie to się zmieniło, jak na przykład poszłam sobie zrobić pedikur.
Nigdy tego nie robiłam. W sensie malowałam sobie paznokcie u stóp, ale nigdy nie poszłam tak, żeby jakaś pani mi tam wzięła taką, wiesz, frezarkę i mi tam wypilingowała te stopy. I słuchaj, jak sobie zrobiłam ten full pedicure, to się czułam tak absolutnie dehotest. Jak wróciłam do domu, to byłam tak dumna z siebie. Po pierwsze, że dałam sobie ten czas. Po drugie, że zrobiłam coś, co mi się kojarzyło zawsze z czymś właśnie takim, no bo wiesz, mało kto widzi nasze stopy. Mhm. Tak ktoś widzi nasze stopy, no to już dopuszczasz go gdzieś bliżej. No ja nie noszę jakoś, zresztą mieszkam w kraju, w którym się nie nosi sandałów, więc wiadomo, że moje stopy widzą tylko ludzie na jodze i mój partner czy partnerka. Ale to jest takie dla ludzi, mam wrażenie, że te małe rzeczy są zbyt małe, żeby się liczyły. Że trzeba od razu po prostu, wiesz, właśnie budować ten pokój do seksu. Albo musimy od razu, nie wiem, właśnie kupować jakieś niesamowite ubrania i tak, wiesz, iść na jakieś wielkie randki. A to może się okazać, że to te małe, drobne rzeczy, właśnie jak zrobienie sobie pedikuru, albo umalowanie sobie ust, kiedy na przykład przyzwyczaiłyśmy się do tego, że w okresie ciąży, połogu, czy też kiedy dziecko jest bardzo małe, na przykład przestajemy się malować, bo po prostu nie mamy na to czasu. To nawet jak na tą nieumalowaną twarz się nałoży szminkę, a to jest coś, co jest odświętne dla nas w cudzysłowie, bo mi się to na przykład kojarzyło zazwyczaj tylko właśnie z chodzeniem jakimś na randki czy coś, to już jest ten taki mały sygnał gotowości i to nawet nasz partner nie musi o tym wiedzieć, tylko my możemy o tym wiedzieć, że to jest dla nas ważne, bo się czujemy bardziej, no właśnie, inaczej niż na co dzień. Dokładnie. Czyli to jest to uważnianie siebie i swoich potrzeb. Te wracanie trochę do siebie i do tego, że ja chcę dbać o swoje potrzeby, ja mam do tego prawo, ja jestem ważna. A jak tak mówimy o tym partnerze czy partnerce i o małych krokach w tym kierunku, to tak sobie pomyślałam, że zaczęłabym się razem śmiać. Bo nie wiem, czy jakby zauważyliście, ale wtedy, kiedy pary się śmieją razem, mają taki spontaniczny śmiech, to znowu tworzy dużo bliskości. To jest pewien poziom autentyczności i odprężenia, który między nami pracuje. Więc okej, możemy nie iść do łóżka i w ogóle nie rozmawiać jeszcze o tym, czy seks to dzisiaj, czy za 2 miesiące, ale jeśli dążymy do tego, żeby się razem śmiać, to znaczy, że my już pracujemy nad tą relacją. Mhm. To bardzo ładne, co powiedziałaś. A ty jako matka, to co chcesz swoim dzieciom najbardziej, żeby zapamiętały ze swojego dzieciństwa? To jest pytanie, które zadaję wszystkim matkom, jakie znam. I uważam, że ono jest bardzo czułe, to pytanie. I co byś chciała, żeby twoje dzieci zapamiętały z dzieciństwa, jakie im dajesz? Wiesz co, ja myślę sobie, że moja obecna sytuacja bardzo zmienia tą odpowiedź. Czyli pewnie gdybyś mnie zapytała rok temu, moja odpowiedź byłaby inna. No na dzień dzisiejszy chciałabym, żeby zapamiętały swojego ojca, no bo już go straciła. Czyli chciałabym, żeby miały taki obraz tego, że ich tata był w ich życiu, że był ważny, że kochał ich. I po prostu, żeby czuli się kochani. No, to jest chyba najważniejsze w kontekście bycia dzieckiem. Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę. Bardzo ci dziękuję za twoją wrażliwość i za twoje eksperckie odpowiedzi, ale to, co mi się bardzo podoba w twojej działalności, to to, że to nie jest sztywna, zimna działalność mówiąca same konkrety, tylko jest tam bardzo dużo takiej właśnie czułości i mówienia o bliskości i to jest mega, mega dla mnie ważne. Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę. Mam nadzieję, że komuś się odblokowała jakaś klepka i być może dzisiaj pójdzie, może nie kupić sobie super bieliznę albo otoczy się samymi gadżetami, ale na przykład odważy się, żeby się z kimś pośmiać. Znaleźć na to czas. Wygospodarować w kalendarzu. Bardzo, bardzo ci dziękuję. Powiedz jeszcze, gdzie można cię znaleźć? karolinapiotrowska.com. Tam znajdziecie i moje książki i dla dorosłych, i dla dzieci, i szkolenia, w tym szkolenie grupowe, proces grupowy dla kobiet, które chcą odnaleźć połączenie ze swoim libido. Bardzo ci dziękuję i mam nadzieję, że do usłyszenia jeszcze. Do usłyszenia. Cześć. Pa. Dzięki.
Dziękuję jeszcze raz Marcelelo za ten wspaniały patronat i przyjęcie mojej propozycji takiej właśnie tematyki tego podcastu. Na stronie, zostawię Wam po prostu link w opisie, już działa kod rabatowy o tytule Matka Matce, który Wam daje dodatkowe 5% rabatu na wszystkie gadżety, a w listopadzie na stronie Lelo jest w ogóle mnóstwo promocji i każdy znajdzie coś dla siebie i jest to idealny moment na zaplanowanie fajnego prezentu dla partnera, czy dla partnerki, albo przyjaciółki, albo po prostu dla samego siebie. Więc zachęcam Was do udziału w konkursie, który zrobiliśmy wspólnie z marką Lelo. Do wygrania są Lelo Sona Travel. A żeby móc wygrać, to napiszcie w komentarzu na YouTubie kreatywnie, dlaczego matkom należy się orgazm. I jeszcze raz Was zapewniam, że problemy związane z myśleniem o seksie i z przekonaniami z domów albo z oczekiwaniami wobec siebie są naprawdę częste, ale po prostu się rzadko o nich mówi i uważam, że niesłusznie. Bo wtedy się czujemy w tym samotni i wtedy najchętniej faktycznie wolimy już iść spać, niż się zastanawiać, co robić. A seks jest przecież wspaniały i bliskość jest wspaniała, nie tylko w parach, ale też solo. Więc pamiętajmy o tym, bo życie jest za krótkie, żeby sobie odmawiać przyjemności. Także do usłyszenia w kolejnym odcinku. Do usłyszenia, pa!